Początek maja, ponad tydzień po pierwszych informacjach o obiekcie znalezionym pod Bydgoszczą. Ślady samochodów oznaczają, że na pewno nie jesteśmy pierwsi. Wyraźnie wyryte. Ponad tydzień od wizyty w tym lesie żandarmerii, patrolu saperskiego i wojskowej koparki. O, widać. Przyjechaliśmy, by spróbować dokopać się do prawdy. Miejsce bez trudu można zauważyć z leśnej drogi, jakieś 15-20 metrów. W tym czasie politycy władzy i wojskowi nie chcieli jeszcze przyznać, co spadło 10 km od Bydgoszczy. W okolicach Bydgoszczy został znaleziony sprzęt niewiadomego pochodzenia. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Ja nie będę się wypowiadał co do szczegółów. Są oczywiście hipotezy. Nikt nie chciał mówić o tym, jak to możliwe, że coś swobodnie przeleciało nad ponad połową terytorium Polski. To zdjęcia wykonane kilka godzin po znalezieniu szczątków z rosyjskimi oznaczeniami. I nic nasi nie robią? No panie, no to jak oni pilnują tej przestrzeni naszej? Nie wiem. Kiedyś ludzie się bali burzy, a teraz? Proste pytania, na które odpowiedź należy się wszystkim obywatelom. O, co tam masz jeszcze ciekawego? Co leżało? Ja mam taką dużą część. A zwłaszcza tym, którzy mieszkają tuż obok. Na moje to patrzyli, jak daleko dojdzie. Nie. Czy doleci? Nie wiem, ja myślę, że to jakoś zbłądziło. Ciekawe, dlaczego nie wychwyciły nasze te radary. No. Radary. A może wychwyciły? Dlatego nie wiemy jeszcze, tak? Pytania długo czekały na wyczerpującą odpowiedź, dlatego w las ruszyli poszukiwacze prawdy. Tu jest coś? Nie byliśmy tu pierwsi, a w trakcie naszego pobytu pojawiali się następni. W ciągu kilkunastu dni w lesie pod Bydgoszczą wyrosła nowa gałąź turystyki. A to zobacz! Tutaj ma pan kabel. Jaki kabel? Turystyka rakietowa. To nie mówione, że to będzie zaraz w jednym miejscu. Przewidział to Mieczysław Gocuł, czterogwiazdkowy emerytowany generał, były szef sztabu generalnego, czyli głównego organu dowodzenia polską armią. To są znaleziska okolicznych mieszkańców. Na pewno nie są to części rowerowe. No nie. A co to może być? Części elektroniki. Z Gocułem rozmawiamy w samym centrum zdarzeń. Mieszka tuż obok. Ta rakieta spadła nieopodal mojego miejsca zamieszkania. Jakaś data wybita albo numer seryjny? Tutaj też mamy numer seryjny części. Nie rozumie, dlaczego przez 5 miesięcy organy państwa nie interesowały się tym, gdzie spadł rosyjski pocisk. Nie wierzy politykom, którzy twierdzą, że nic o tym nie wiedzieli. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie. Tutaj jest jawne, z premedytacją, kłamanie. Minister po prostu kłamie w moim przekonaniu. Opinie byłego wojskowego z perspektywy Bydgoszczy uzupełniamy wypowiedziami Marka Świerczyńskiego, dziennikarza Polityki Insight, który armią zajmuje się od ponad 20 lat. Najpoważniejszy incydent związany z bezpieczeństwem narodowym Polski po zimnej wojnie. Rozmawiamy też z byłym dowódcą sił powietrznych. Generał Tomasz Drewniak był jednocześnie odpowiedzialnym za polską obronę przeciwlotniczą. Rosjanie, no bo to o nich mówimy, wprowadzili totalne zamieszanie na najwyższych szczeblach polskiej armii. Jedną małą rakietą. Ten temat rosyjskiego pocisku wbitego w polską ziemię ma swoje dwie kluczowe odsłony. Jedna związana jest z bezpieczeństwem i wojskowymi procedurami. Ten wątek postaramy się opisać, korzystając z przygotowanych przez nas grafik i z pomocą ekspertów. Druga odsłona związana jest z komunikacją, a dokładniej prawdomównością polityków. Zacznijmy od komunikacji. Cofnijmy się o kilka miesięcy. Trwała już wojna i rakietowy ostrzał ukraińskich miast.
Wtedy, w październiku 2022 roku, minister obrony Mariusz Błaszczak wraz z prezydentem pojawiają się na tle wyrzutni amerykańskich rakiet Patriot kupionych przez Polskę. Patrioty mają strzec polskiego nieba, ale dopiero od 2024 roku, po przejściu tzw. integracji. To była dostawa pierwszej z dwóch zakupionych baterii. O kolejne zestawy wyrzutni dopiero się staramy. Mamy to. Polskie Patrioty. Mimo to na Twitterze ministra Błaszczaka pojawia się taki wpis. Zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Mamy pioruny, zestawy Pilica, małą Narew i Patrioty. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Wraz z tym stwierdzeniem pojawiają się kolejne. Mamy całe środowisko związane z osłoną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, wielowarstwowe. Warto zwrócić uwagę, że minister powiedział o obronie przeciwrakietowej i wymieniając kolejne elementy systemu, mówił o tej obronie, jakby już działała. A więc my dysponujemy całym systemem, już dysponujemy tym systemem, nasi partnerzy dopiero ten system budują. Takie komunikaty o sukcesach rządu i silnej polskiej armii to może być praprzyczyna wszystkich kolejnych zdarzeń, zwłaszcza w sferze informacyjnej, bo kwestia zbrojeń została włączona w tryby kampanii wyborczej. Pewne fakty są pomijalne, prawda nie zawsze ma znaczenie. Liczy się efekt, tak? Głównie efekt propagandowy, głównie efekt komunikacyjny, głównie efekt polityczny. Propaganda szybko zderzyła się z faktami. 15 listopada zeszłego roku we wsi Przewodów spadł pocisk. Zginęły dwie osoby. Zanim okazało się, że to ukraińska rakieta, która próbowała strącić rosyjski pocisk, mijały godziny do oficjalnego komunikatu. Apeluję, aby na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji. Co ważne, w kluczowych godzinach za komunikację nie odpowiadał minister obrony, a przed kamerami po naradzie polityków stanął rzecznik rządu i szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mówili tylko o eksplozji, pomijając kwestię pocisku, mimo że media zalewały już doniesienia ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy nie zawsze prawdziwe. Doszło na terenie powiatu chrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli Polski. W internecie, w mediach społecznościowych było więcej szczegółów niż w tym wystąpieniu. Kiedy rząd stracił już kontrolę nad komunikacją, zdecydowano się na serię wystąpień najważniejszych osób w państwie. Zakończyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów. Nic nie wskazuje, aby jakiekolwiek dalsze tego typu zdarzenia miały w tym momencie następować. Nie było wśród nich ministra obrony, który przed kamerami pojawił się dopiero na drugi dzień. Mówił o podwyższonej gotowości niektórych wojskowych jednostek w Polsce. Oddziały, które zajmują się obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. No to jest właśnie styl działania Mariusza Błaszczaka. To jest minister od sukcesów. Od jakichkolwiek błędów, potknięć czy nie daj Boże porażek są inni. Dziękuję bardzo. W tym momencie warto jeszcze wspomnieć o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w listopadzie, po tym jak w Przewodowie zginęli ludzie na skutek upadku rakiety, podważył sens sojuszniczej pomocy. Niemcy zaproponowali, że będą strzec polskiego nieba i wyślą do nas swoje baterie rakiet Patriot. A Kaczyński stwierdził, że tej pomocy nie chcemy, bo Niemcy i tak nie będą strzelać do rosyjskich rakiet. Rakiety stojące tutaj, można powiedzieć, dla ozdoby, no oczywiście to jest wyjście, które być może ma pewne zalety estetyczne. To był 28 listopada. Antyniemiecka retoryka władzy zderzyła się z bezpieczeństwem kraju. Za kilkanaście dni spadnie w Polsce rosyjski pocisk. Ostatecznie niemieckie patrioty, które mają własne radary, przyjechały do Polski, ale dopiero w styczniu. Nie wiemy jak i o ile wcześniej pilnowałyby polskiego nieba, gdyby nie spór z Niemcami. Ale fakt jest taki, że ich nie było, kiedy w grudniu spadła pod Bydgoszczą rosyjska rakieta. A minister obrony, jak twierdzi, nawet o tym nie wiedział. O szczątkach rakiety dowiedzieliśmy się 5 miesięcy później. Ministerstwo Obrony wrzuciło tweeta, ale pierwszą osobą, która stanęła przed kamerami, nie był polityk, a co kuriozalne, rzeczniczka prokuratury w Gdańsku. Śledztwo w sprawie ujawnionych 24 kwietnia w okolicach Bydgoszczy szczątków obiektu wojskowego.
Komunikat pojawił się dopiero na drugi dzień, ale znów nie był to polityk, a wojskowy. Inny generał broni Tomasz Piotrowski. To było 28 kwietnia. Generał Tomasz Piotrowski mówił takimi ogólnikami, że trzeba było dobrze wychwytywać fragmenty zdań, by złożyć sens wypowiedzi. Śledzimy dokładnie to, co dzieje się w polskiej przestrzeni powietrznej. Powstały pewne hipotezy i jest prawdopodobne, że znalezisko na ziemi można połączyć z tym, co działo się w przestrzeni powietrznej 16 grudnia poprzedniego roku. Jesteśmy w czasie ogromnego nasilenia pytań, emocji, wątpliwości, niepewności i nikt nie wychodzi z władz publicznych i nie mówi, co się dzieje. Ponieważ sprawy wojskowe, obronne, zbrojeniowe zostały włączone w tryby kampanijne, w tryby komunikacji politycznej, im bardziej zmniejsza się ten czas pomiędzy danym zdarzeniem a datą wyborów, tym większa, jak przypuszczam, jest niechęć, żeby o tych sprawach otwarcie i szczerze mówić. Panie generale, co tam spadło? Kiedy 28 kwietnia generał się tłumaczy, minister obrony na Twitterze, paradoksalnie, zapowiada nowe zakupy sprzętu do obrony powietrznej. A 3 maja jest w Pałacu Prezydenckim na nominacjach generalskich. Ale wciąż milczy na temat wydarzenia pod Bydgoszczą. Dopiero 5 maja, podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, dziennikarze mogą mu pierwszy raz publicznie zadać pytania w tej sprawie. Minister odpowiada, ale bez konkretów. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Ja nie będę się wypowiadał co do szczegółów. Co ty tak kopiesz? Teraz można zrozumieć, co działo się w tym czasie w miejscu upadku rakiety. Skąd wzięła się turystyka rakietowa i poszukiwacze prawdy. Dziurę wielką. To dzięki nim, a nie dzięki oficjalnym informacjom od polityków lub organów państwa, polska opinia publiczna dowiedziała się o tym, co mogło tu spaść. No tu są znalezione części rakiety 3 dni po tym, jak wojsko miało posprzątać cały teren. Wasze znaleziska? Nasze znaleziska. Mieliśmy porządny sprzęt, był kijek. Była noga, także udało się i mamy to. Rozumiem, że trochę sobie z tego kpicie, no bo to wam zostało, tak? To jest chyba tak śmiech przez łzy troszkę. Mieszkamy w środku Polski i tutaj nagle pojawia się rakieta, która leży w linii prostej 300-400 metrów od najbliższych zabudowań. Od waszego domu? Może 500. Sfotografowali części rozbitej rakiety i wysłali do kilku specjalistów w Polsce, a oni z dużym prawdopodobieństwem ocenili, że chodzi o pocisk manewrujący H-55. Oficjalnie do dziś nikt tego nie potwierdził. Jakiś podstawowy komunikat powinien pójść w świat, a nie takie kluczenie. Wszyscy mieszkańcy Polski chcieliby się dowiedzieć, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło i dlaczego. Zanim rozsypiemy zawartość torebek i porozmawiamy o tym, co i dlaczego stało się tu w grudniu, skończmy wątek komunikacji, albo lepiej, komunikatów władzy. Kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już każdy kryzys i kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko, to się głęboko mylimy. Że może być gorzej, może być dziwniej. 11 maja minister obrony, czytając z kartki oświadczenie, publicznie oskarża kluczowego żołnierza w Polsce, który w czasie pokoju kieruje wojskiem w sytuacjach kryzysowych. Oskarża o to, że niewłaściwie wywiązał się ze swoich obowiązków. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej. A to odpowiedź dowódcy operacyjnego. Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek. W nagranym na 2 kamery oświadczeniu generał przywołał zasady demokracji i zasugerował, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Wierzę głęboko, że żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Każdego dnia staram się wywiązywać ze swoich obowiązków. Tu się ludzie zamienili rolami. Minister obrony narodowej wystąpił w roli dowódcy i żołnierza, zwalniając, a dowódca operacyjny wystąpił w roli polityka, wygłaszając oświadczenie polityczne. Orędzie do narodu. Orędzie do narodu. Trochę śmieszne, gdyby nie tragiczne, nie? No, wydaje mi się, że takie sprawy powinny zostać załatwione w ciszy gabinetu.
Całość sytuacji dopełnia fakt, że dzień przed konferencją ministra inny generał, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który bezpośrednio podlega Mariuszowi Błaszczakowi, mówił w rozmowie z reporterką Radia RMF, że jego przełożeni wiedzieli o sprawie już w grudniu. Zaznaczmy, że przełożonymi generała są minister obrony i premier. Wojsko nie poinformowało wystarczająco wcześnie premiera i w ogóle... A skąd pani ma takie informacje, że wojsko nie poinformowało premiera? A to bo sam pan premier powiedział, że dopiero w kwietniu się dowiedział o tym. Nie, ja poinformowałem swoich przełożonych, natomiast nie słyszałem takiej wersji. To kiedy pan poinformował? Wtedy, kiedy ta sytuacja miała miejsce. To czyli nie ma pan sobie nic do zarzucenia ani... Nie. To dlatego były szef Sztabu Generalnego w naszej rozmowie w lesie pod Bydgoszczą nazwał ministra kłamcą. Pan minister nie mówi, ja nie wiedziałem, bo mi generał Piotrowski nie powiedział, to w pierwszej części jest kłamstwo, ewidentne kłamstwo, w drugiej części jest prawda być może, bo generał Piotrowski nie powiedział ministrowi. Tylko że minister wykonuje swoje zadania przy pomocy szefa sztabu. I szef sztabu jest tym człowiekiem, który ministrowi raportuje. Czyli sugeruje pan, że minister kluczy celowo, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność? Minister próbuje tą sprawę zamotać. Stanowczo dementuje informacje, które pojawiły się w mediach o tym, że odmówiłem zlecenia poszukiwania obiektu. Minister dodał, że decyzje personalne zapadną po konsultacjach z prezydentem. Ale prezydent, nie dość, że nie wspomniał nic o dymisjach generałów, to jeszcze pokazał się wraz z nimi na poligonie w Ustce. Apeluję o to, żeby działać w sposób spokojny i bez emocji. Powtarzam jeszcze raz, wyciągamy wnioski ze wszystkich zdarzeń, które mają miejsce. One są dla nas nowe. To teoretycznie zamyka wątek komunikacji, ale nie kończy wątku bezpieczeństwa. Dzisiaj nic gorszego w wojsku się nie mogło stać, jak to, co się stało. Podważenie wiarygodności do generałów, jeżeli pan minister ma odrobinę przyzwoitości, to dla dobra systemu obronnego państwa, dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, powinien się podać do dymisji. Tak się nie da, robi kluczowe zakupy, a generałowie są kluczowi dla obronności państwa. I muszą się pogodzić. No wie pan, to przechodzimy do porządku dziennego, nad czym stoimy tutaj. A to jest złe. To jest złe. Nie można powiedzieć sobie, Polacy, nic się nie stało. Stało się, tak? Tato, zobacz. Cały czas jesteśmy w lesie pod Bydgoszczą, gdzie spadł rosyjski pocisk manewrujący. O! Co to jest? O, to jest dobre. Tutaj jeszcze mamy kolejną część. Trzeba by to oczyścić, nie? W jakim to jest napisane. Czekaj, Marta, poczekaj. Ale jak to się stało? To w moich lasach? No. Dlaczego rosyjska rakieta doleciała tak daleko i czy mogła być strącona w powietrzu, kiedy oficjalnie jesteśmy krajem w czasie pokoju, ale jednak z wojną za granicą? My jesteśmy w ciężkim szoku. W ciężkim szoku, pani mówi. No bo jak to tak może być, że to spadnie i niby ją widzą, że leciała, widzieli, a nic nie zrobili. Znaczy nie wiemy. Pytania zadajemy byłemu dowódcy sił powietrznych, który odpowiadał też za obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Wszystko, co się w Polsce dzieje się na terytorium NATO od razu. I NATO jest też za to odpowiedzialne. To nie jest tylko nasza prywatna sprawa. Dlatego Sojusz zainwestował pieniądze i ustawił dwie linie radarów na wschodniej granicy Polski. Tam, gdzie stoi radar, widać, a tam, gdzie pola radiolokacyjne poszczególnych radarów się nie pokrywają. To są luki po prostu w systemie. Zanim to zilustrujemy, musimy zaznaczyć, że posługujemy się oficjalnymi danymi z portali o tematyce wojskowej, z publikacji naukowych, z jawnych dokumentów NATO i z powszechnie dostępnych tekstów w Wikipedii oraz zdjęć w Google Maps. To niektóre przybliżone lokalizacje i zasięgi radarów dalekiego zasięgu w systemie obrony NATO. Ponownie podkreślamy, że dane są powszechnie dostępne. Zasięg każdego z tych radarów powinien się przenikać mniej więcej w 20%, tak by w czasie pokoju widać było na radarze wszystko, co znajduje się 3 km nad ziemią. By to wytłumaczyć, musimy zmienić widok i przybliżyć się do ziemi. To jeden z radarów systemu NATO, polski NUR-12 lub włoski RAD-31. Te dane też są ogólnie dostępne. Zwyczajowo tarcze tych radarów znajdują się na podwyższeniu i schowane są pod kopułą. Wiązka radarów w czasie pokoju ustawiona jest pod kątem, tak by kilkaset kilometrów dalej skrzyżować się z wiązką innego radaru w systemie NATO.
Efekt jest taki, że wiązki radarowe z tej perspektywy przypominają szeroko rozwarte kielichy. Pokazujemy to w dużym uproszczeniu. Warto dodać, że radar nie widzi nieba nad sobą. No i teraz wyobraźmy sobie, że rosyjski pocisk przekroczył wschodnią granicę Polski i załóżmy, że leci 100, maksymalnie 500 metrów nad ziemią. Przelatuje więc przez obszary, których nie widzą kolejne radary i tylko na chwilę pojawia się w ich polu widzenia. Pocisk może lecieć z prędkością nawet 800 km na godzinę, co oznacza, że w jedną minutę pokonuje ponad 10 km. Biorąc pod uwagę pole radaru, nasz umowny kielich, pocisk był widziany najwyżej 2-3 minuty, po czym znikał z wiązki, by po chwili pojawić się w kolejnej. To właśnie ten efekt próbował opisać szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ujawniając w programie Fakty po Faktach część informacji w tej sprawie. Ale naziemna stacja radarowa widziała ten obiekt, czy nie? Widzi odbicie. Odbicie, ping, tak. Ping. Rozumiem, ale widziała. Ping. Na pokładzie samolotów tak, nie. On zanika tak. I pojawia się. Na pokładzie samolotów tego sygnału możemy przyjąć nie było. Dlaczego szef BBN wspomniał o samolotach? Bo w trakcie pokoju w krajach NATO obowiązuje procedura Renegade, która wymusza wzrokową identyfikację celów w powietrzu. I taka próba została podjęta, o czym wspomniał na konferencji z 11 maja minister obrony. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. I tu pojawia się ważny wątek, bo poderwanie dwóch myśliwców w dyżurze NATO i kolejnych dwóch amerykańskich musiało uruchomić kilka punktów dowodzenia w systemie NATO. W Polsce i w Niemczech oraz kilka procedur. Ruszyła cała maszyna sojuszu. Wszyscy wszystko wiedzieli, a polski minister nie wiedział. No i to jest szokujące, bo zgodnie z procedurą, myślę, że ta procedura się nie zmieniła, w momencie startu pary dyżurnej z uzbrojeniem minister jest powiadamiany. Ale uwaga, minister nie musi być powiadamiany od razu, bo jeśli obiekt zostanie wzrokowo zidentyfikowany jako wrogi, to o jego zestrzeleniu zgodnie z przepisami o naruszeniu przestrzeni powietrznej decyduje dowódca operacyjny, który informuje później o wydarzeniu ministra lub jego służby dyżurne. Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, doniósł ostatnio, że generał dzwonił z meldunkiem do służby dyżurnej ministra i rozmawiał osobiście z premierem. Premier zaprzeczył. Nie jest prawdą, ani nie otrzymałem żadnego telefonu, ani pan generał, o ile mi wiadomo, nie dzwonił. A minister mówił wcześniej, że nie było tego wydarzenia w sprawozdaniu operacyjnym z 16 grudnia. W dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie znamy treści meldunków i dalej nie wiemy, jak dokładnie wyglądała komunikacja kryzysowa w kluczowych 20-30 minutach, kiedy 6-metrowy pocisk manewrujący H-55, ważący prawie 2 tony i potencjalnie uzbrojony, leciał nad Polską. Jak działa ten nasz system bezpieczeństwa narodowego? Jak działa przepływ informacji? Kto w kluczowych momentach podejmuje decyzje, a kto ich unika? Co się działo w tych 20-30 minutach? I to jest w sumie najważniejsze. Tak myślę. Wróćmy do naszej grafiki. Samoloty zgodnie z procedurą musiały wystartować w ciągu 10 minut od alarmu. Wojskowe Centrum Operacji Powietrznych wiedziało od Ukraińców, że coś leci w naszym kierunku, ale mijał czas i potencjalny cel mógł być już kilkaset kilometrów w głębi Polski. Polskie F-16 i amerykańskie F-15 mają na pokładach swoje radary, zamontowane w przedniej części. Radary pracują w różnych konfiguracjach, ale korzystając z oficjalnych źródeł i dostępnych danych, wiadomo, że radar myśliwca widzi pod kątem 120 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie. Innymi słowy, radar myśliwca omiata niebo tylko z przodu. Jeśli nie dostanie namiarów na przemieszczający się obiekt z naziemnego radaru, może nie zdążyć go samodzielnie odnaleźć. A nawet jeśli któryś z myśliwców zobaczył na radarze coś lecącego nad ziemią, to na pewno w złej pogodzie, podczas opadów śniegu, nie mógł tego dokładnie zidentyfikować, a procedura wymusza wzrokową identyfikację celu. Nie ma dzisiaj innej procedury. Drugą procedurą byłoby zamknięcie części przestrzeni powietrznej. Byłoby zamknięcie części przestrzeni powietrznej nad Polską całkowicie. Zrobienie tam zakazów lotów jakichkolwiek statków powietrznych lub wojskowych i wtedy każdy wlot w tą strefę by był uznawany automatycznie za obcy i można by było strzelać i lotnictwem, i rakietami.
Tylko że dzisiaj tak wygląda wschodnia część Polski. To obraz z aplikacji Flightradar. Cały cywilny ruch lotniczy, który omija Rosję, Białoruś oraz Ukrainę, odbywa się nad wschodnią częścią naszego kraju. Strzelanie w tym miejscu pociskami do teoretycznie wrogich celów mogłoby się skończyć tragedią. Oczywiście można było to zmienić, można było ustawić dodatkowe radary i zmienić procedury, ale politycy mówią o tym dopiero teraz. Są procedury, które weryfikujemy. Pewne nieprawidłowości proceduralne, które się pojawiły. Coś funkcjonuje nie najlepiej, jest natychmiast poprawiane. Zostały teraz naprawione. No na miłość boską, było przewodowo. Jest 24 lutego ubiegłego roku, wybucha wojna. Trwa do dnia dzisiejszego. A my mówimy o poprawieniu procedur. Generał Gocuł przypomina także, że od 3 lat nie powstała nowa polityczno-strategiczna dyrektywa obronna Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowy dokument w strategii bezpieczeństwa kraju. Mówi się o tym, że procedury nie zadziałały. Jedna rakieta w przewodowie nie dała nam nic do myślenia, druga rakieta spada, nic się nie stało. No Polacy, nic się nie stało, wie pan, łatwo krzyczeć na meczach piłki nożnej, ale nie w sytuacji, kiedy spada rakieta. Organy państwa zachowały się, jakby nic się nie stało, bo kiedy pocisk spadł... Tutaj też mamy numer seryjny. To do jego odnalezienia tego samego dnia, 16 grudnia, wysłano w zalesiony teren 1 patrol policji. Na miejsce skierowano jedynie patrol policji, a poszukiwania za pomocą śmigłowca przeprowadzono dopiero w dniu 19 grudnia. Wojsko uruchomiło śmigłowiec poszukiwawczy, ale tylko na jeden dzień. Armia i politycy usprawiedliwiają teraz wszystko złą pogodą, opadami śniegu. Połowa grudnia, wysoce niesprzyjające warunki atmosferyczne. Tylko że już kilka dni później miejscowy las wyglądał tak. To zdjęcia z 26 grudnia 2022 roku, zamieszczone na portalu pensjonatu Zielona Polana. To właśnie jeździec z tego pensjonatu odnalazł szczątki rakiety. 5 miesięcy po jej upadku w kwietniu tego roku. Panie ministrze, może zamiast tworzenia pododdziałów pancernych, stwórzmy takich ludzi na koniach, którzy będą jeździć i penetrować Polskę. No pan sobie żartuje, ale no ale jest... to wie pan, no to są, tu inaczej nie można się zachować. Sytuacja jest no, kuriozalna. Były szef sztabu generalnego pyta publicznie, a co jeśli wbrew obowiązującej narracji pocisk nie zbłądził? A miał tu spaść. Gdybym ja był po stronie Federacji Rosyjskiej i miał planować taką prowokację tutaj, to sam wybrałbym właśnie garnizon Bydgoszcz. Tutaj mamy instytucje natowskie, tutaj mamy JFTC, połączone Centrum Szkolenia Wojsk, tutaj mamy NATO Force Integration Unit, jednostkę integracyjną NATO. Mamy 3. Batalion Łączności, który zabezpiecza łączność dowódcy sił NATO w Europie. Mamy masę jednostek. Łatwiej to zrozumieć, kiedy pozycję upadku pokażemy na mapie. W odległości 10 km w linii prostej znajdują się wojskowe zakłady lotnicze, w których remontowane są polskie myśliwce. Prawie 20 km to odległość od firmy Nitrochem, w której produkowane są materiały wybuchowe, w tym trotyl dla kilku armii świata. Nieco dalej, 15 km od miejsca, w którym upadł pocisk, znajduje się Inspektorat Wsparcia, czyli dowództwo całej logistyki polskiego wojska. A bliżej, 10 i 11 km od upadku, jednostki wojskowe NATO, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych i Polskie Centrum Łączności z Sojuszem. Możemy dodać, że pocisk dziwnym trafem upadł dokładnie w linii podejścia do lądowania miejscowego lotniska. Tylko że wie pan, Rosjanie nie przewidzieli, że Polacy po prostu mają to gdzieś, że rządzący mają to gdzieś, czy rakieta spadła, jaka i gdzie. 16 grudnia Ukraińcy poinformowali o zmasowanym ataku rakietowym. Z 76 wystrzelonych pocisków rakietowych Ukraińcy zestrzelili 60. Jest! Być może jedna z 16 niezniszczonych rakiet doleciała przez przypadek aż do Polski. Zwłaszcza, że Rosjanie odpalali je z samolotów krążących w pobliżu Morza Kaspijskiego. Zasięg rakiet pokrywałby się z odległością do Bydgoszczy. Fragmenty należą strategicznej granacie rakiety H-55. To jedna z konferencji armii ukraińskiej z końca zeszłego roku. Na ziemi widać betonowy odważnik, który zastępował w strąconej rakiecie ładunek nuklearny. Głowica została odnaleziona, jest teraz badana. Teraz polscy politycy twierdzą, że podobny odważnik znaleziono w rozbitej pod Bydgoszczą rakiecie, która miała być nieuzbrojona. To jest szczególna głowica, bo ona jest
zbudowana zgodnie z rosyjską myślą technologiczną z betonu. Jakie to ma znaczenie? Czy ona miała ładunek, czy nie miała? Znalazła się bomba 500 metrów od nas. Dwutonowa rosyjska bomba w centrum Polski. Nie musiała wybuchać, by jednak coś zniszczyć. O każdy wątek tego materiału, komunikację władzy z obywatelami, o rakietę, o to, kto i kiedy o niej wiedział, o procedury i obieg informacji, zapytaliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej. Wciąż czekamy na odpowiedzi. Piotr Świerczek, TVN24.